sieć, mam wrażenie, łatwo odrzuca, ale za chwilę znowu zaprasza i kooperuje. Szkoda, że w przypadku, od którego zaczęła się opowieść, skończyło się to śmiercią. Proszę Państwa, goście w studiu są, z którymi chcemy o sprawie porozmawiać. Wśród nich Weronika Bielik, instagramerka znana z swojej gigantycznej nie tylko aktywności, ale i liczby followersów. 2 600 000 aktualnie z małym okładem, zdaje się, prawda? Mm-hmm. No, dzień dobry. Małym, dzień Monika dobry. Mrozowska, aktorka i mistrzyni kuchni znana z gigantycznej pracowitości. Oraz Robert Banasiewicz, pedagog, terapeuta uzależnień z ośrodka leczenia uzależnień Dom Rehab. Dzień dobry jeszcze raz. Dzień dobry Państwu. Powiedzcie nam, kochani, jak to możliwe, żeby liczba lajków niezbyt zadowalająca mogłaby być powodem samobójstwa. Jak wy to widzicie? Ja nie jestem do końca przekonany, czy to liczba lajków była przyczyną. Myślę, że jednak bez względu na wszystko jest to skrajny przypadek. I myślę, że jeżeli coś spowodowało tę śmierć, ten dramat, to jakieś zaburzenia w obszarze osobowości, na którą oczywiście nałożyły się te lajki bądź ich brak. Natomiast myślę sobie, że raczej tutaj bym się dopatrywał. Powód przyczyn jest gdzie indziej, a to był tylko i wyłącznie sposób na danie wyrazu tego. Ja pracuję z młodzieżą i w szkole, i w ośrodku. I ja obserwuję coś takiego, że tak naprawdę ogromnemu napięciu i ciśnieniu to oni podlegają w tym świecie realnym. To tam jest ten ciśnienie czasu, oparcie na osiągnięcia, jakieś deadline'y, oczekiwania rodziców, dodatkowe zajęcia. 10 telefonów do mnie z prośbą o terapię, 7 dotyczy depresji młodzieńczej, więc coś to musi oznaczać. Weronika, jak jest u ciebie, powiedz, kochana? No, rozmawialiśmy tutaj niejednokrotnie o tym, że jednak mamy smutki, smuteczki, depresje, bo zdjęcie, na które stawialiśmy, jednak się tak nie podoba. Ma za mało komentarzy i ma za mało lajków. Ty masz na to patent, ale jak ty na to patrzysz? Dla mnie akurat Instagram jest typowo zawodem, więc ja mam inne też godziny pracy, jeżeli chodzi o Instagram, inaczej do tego podchodzę. Też przeglądam profile dziewczyn i oglądam ich statystyki i dzięki temu ja też wiem, co się podoba, co się nie podoba. Niestety młodzież traktuje Instagram jako realne życie. I uważam, że brakuje edukacji w tym zakresie. Powinny być lekcje w szkole, przede wszystkim, tak jak już tutaj osoba obok mówiła, dotyczące zdrowia psychicznego. Też nie ma takich przedmiotów, które by nakierowywały dzieci czy młodzież na to, jakie mogłyby mieć podejście do social mediów. Też na całe szczęście Instagram tutaj wyrusza do przodu ku rodzicom, bo można ustawić ograniczenia czasu. Mhm. Można sobie ustawić zegar, w którym mówimy, dzisiaj spędzam godzinę na Instagramie i telefon nam pokazuje, spędziłeś już tą godzinę, czas... Limit wyczerpany. Ale jednak ten Instagram podkręca nam ego, prawda? No pewnie. I uczy nas tego, że jak się tym na zewnątrz podoba, to znaczy jestem fajny. Utwierdza nas w takim złudnym poczuciu. Jasne, ale to rzeczywiście ma sens, co pani przed chwilą powiedziała, że z tym ego też powinniśmy uczyć się obchodzić. Nie? Że to ego jest okej. Okay. Ono oczywiście nie musi być gargantuicznych rozmiarów, natomiast taką instrukcję obsługi do tego ego powinniśmy mieć w takim wychowaniu emocjonalnym. Ja mam wrażenie, że ja ciągle o tym mówię. No ale z drugiej strony ciągle pojawia się ten sam problem. Ciągle ten Ta sam, potrzeba tak, ludzka, która wymaga ciągłego zaspokajania, to jest potrzeba bycia ważnym dla innych, prawda? I ona czasami pcha ludzi na skraj. I dlatego też boją się odrzucenia. Czy to odrzucenie to jest taka choroba, która twoim zdaniem, Moniko, ona się rozprzestrzenia, ten strach przed nim właściwie, równie mocno w życiu realnym, jak w życiu w sieci? Czy wydaje mi się, że to, o czym tutaj dzisiaj rozmawiamy, to jest wierzchołek góry lodowej. Ja nie traktowałabym Instagrama czy social mediów w ogóle jako odrębny temat, tylko to jest w tej chwili element naszego codziennego życia. I uważam, że to jest taki krzyk o atencję, o to, żeby ktoś zwrócił na mnie uwagę, żebym właśnie stała się ważna, żebym poszukuje znajomych, tych znajomych, to zainteresowanie znajduje w sieci. Natomiast jeżeli ja jakby staram się to, ja już nawet nie mówię o sobie, ale w rozmowach z jakimiś znajomymi, w rozmowach przede wszystkim z moją dorastającą córką, wydaje mi się, że
jeżeli my nie będziemy mieli tego kontaktu rzeczywistego, jeżeli my nie mamy przyjaciół, jeżeli nie mamy wspierającej rodziny, to w tym momencie to, co się dzieje w sieci, faktycznie może mieć tak negatywny wpływ na nas, że kończy się to próbą, czy też nie tylko próbą, ale w ogóle samobójstwem. Może tej dziewczyny właśnie tego zabrakło. Natomiast jeżeli w dalszym ciągu jakby będę się upierać przy tym, że jeżeli to nasze życie w tym realnym świecie funkcjonuje prawidłowo, ja mam całą rzeszę znajomych, którzy na przykład w ogóle nie mają Instagrama, którzy są szczęśliwymi ludźmi, w ogóle nie zwracają uwagi na to, ile mają lajków, bo tych lajków w ogóle nie mają. Natomiast podróżują, mają przyjaciół, mają rodziny, żyją normalnie. Super, dobrze ja dla nich. Szczęśliwych ludzi. Ja tak, tak samo. Ja też. Znam ale tak pamiętajcie, samo. Dziewczyny, to nie jest wcale takie proste. I to nie jest tylko i wyłącznie, że ktoś nie chce mieć przyjaciół. Ludzie z różnych powodów mają kłopot, żeby te przyjaźnie zawiązywać. I takich dlatego? Samotnych jest strasznie dużo. Że niedawno mówiliśmy o tym, że w Japonii są restauracje, w których są stoliki dla singli. Bo ludzie mają tak gigantyczne problemy z budowaniem relacji. Ja sobie mogę wyobrazić, że na twoim Instagramie pewnie też masz takich, którzy życie w sieci i przyjaźnie w sieci przedkładają ponad życie w realu, bo jest to łatwiejsze dla nich. Na pewno. Co wtedy robić? Jak w ogóle, czy ty masz jakiś sposób na przykład na traktowanie takich ludzi, kiedy ich dostrzegasz? Ostrzegasz przed tym? Od zeszłego roku moje posty też zaczęłam traktować nie tylko jako zdjęcia, ale także wypowiadam się na temat tego, jak ja się czuję. Mhm. Daję ludziom do zrozumienia, że takie osoby jak ja też mają zwyczajne, normalne życie, przechodzimy przez problemy, że negatywne wiadomości też nas dotykają. I dzięki temu ludzie sobie uświadamiają, że to całe kolorowe życie pokazane na Instagramie to jest coś, co człowiek może sobie wykreować. I też za każdym razem powtarzam, nie porównujcie się do mnie czy do mojego życia, bo wybieram najlepsze zdjęcia pod najlepszym kątem. Kiedy świeci słońce za oknem, kiedy wszystko jest idealne i to nie ma nic wspólnego z realnym życiem. I dzięki temu dużo osób zrozumiało, że dużo osób też pisze wiadomości, dziękuję, że w ogóle dodajesz takie posty, które świadczą o tym, że to nie jest twoje realne życie. I też myślę, że... I nie musimy się porównywać i wpadać w depresję, absolutnie. Prawda? Pani Elżbieta na Facebooku naszym napisała, że to samotność pcha ludzi do internetu, tam szukają przyjaciół, tam szukają akceptacji. Ale tam też ich znajdują, więc znajdują, to też jest plus. Oczywiście, że tak. Znajdują. Ja, jak ja mówiłem, pracuję z młodzieżą i oni korzystają bardzo mocno z tych nowoczesnych mediów. I oni rzeczywiście się kontaktują. Ja myślę, że rzeczywiście nie pozostanie nam nic innego, jak po prostu się do tego przyłączyć i zacząć to normalnie traktować. Uczyć się tego, uczyć się od nich, ale uczyć też ich, bo ja myślę, że to, co jest o wiele większym dramatem niż to, co się dzieje, wydarzyło, jest takie ciągłe, postępujące, przepraszam za słowo, schamienie w sieci, nie? Że to jest dramat, to jest absolutnie obrzydliwe. I myślę, że fajnie byłoby, gdybyśmy się tego wszystkiego... Ktoś w rozmowie jakiejś prywatnej mi powiedział, że kiedyś ludzie oglądali innych w telewizji i sobie myśleli te wszystkie plugawe rzeczy, które teraz mogą bezkarnie wypisywać. Że te myśli przelewają, chciałam powiedzieć na papier, no ale do sieci. Na klawisze. Na klawisze, tak. I to, no to oczywiście to nie jest ten temat rozmowy, prawda? To pan nam dzisiaj, się należy kolejne dzisiaj, spotkanie. Tak, pan dzisiaj powiedział o tym, że mówi cały czas o tym samym, powtarzając się po wielokrotnie. No, wychowanie emocjonalne. Oczywiście, no i dlatego trzeba rozmawiać, spotykać się w takich sprawach jak dzisiaj. To powinien być przedmiot w szkole już. Podstawowy. No tak, ważniejszy niż matematyka, bo ludzie nie umrą dlatego, że dostaje dwóje z matmy, ale z powodu depresji to już coraz więcej dzieci niestety się zabija. Przerasta nas to życie. No panie Robercie, życzyłbym panu, żebyśmy mieli weselsze tematy do omówienia, ale czasami to się nie udaje i trzeba mówić wprost, jak jest. Korzystajcie ze mnie także w takich tematach. Powiedziane, nie wiem, czy masz to samo skojarzenie, głosem Adama Ferencego. A, trochę tak. Bardzo tak. Dziękujemy państwu bardzo. Dziękujemy. Dzięki serdeczne. Dobrej niedzieli.